Cześć, 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 jest ze mną Nikita. Cześć, Nikita. Dobry wieczór wszystkim. Dobry wieczór. Powiedz, co tam się wyprawiało, bo ja akurat nagrywałem wywiady, widziałem cię tak kątem oka. Co tam się, co ty wyprawiałeś tam? Trzy rundki aktywnych przeciw chłopakom, mistrza w młodzieży w Ukrainie. Super chłopak, aktywna walka, duże doświadczenie, ale jestem zmęczony strasznie. Oddałem 100% w siebie dzisiaj. Nigdy nie nastawiam się na wygraną albo przegraną. Zawsze nastawiam się wyjść i zrobić 100%, oddać 100% w siebie w tej walce. Czyli to była decyzja sędziów, tak? Tak jest, decyzja sędziów. Jak, powiedz mi o swoich ulubionych technikach, o kombinacjach, jak to wygląda u ciebie? Czy masz coś takiego, co po prostu lubisz i co ci wychodzi, co czujesz, że wchodzi? Lubię pracować w presie, lubię pracować pierwszym numerem, iść, mieć inicjatywę i wygrywać w tym sporcie. No, od 6 roku życia trenuję boks i to jedna rzecz w moim życiu, do której zawsze podchodzę poważnie. Jedna tylko rzecz taka ma. I właśnie, dlaczego właśnie sporty walki? Co cię przekonało do sportu walki? Jest tyle sportów na świecie. Co właśnie to sprawia, że to właśnie one? To nie był mój wybór. Mamy i tata oddali mi na boks, mówią, że pójdziesz, będziesz tam swoją energię zostawiał na sali. Powiedz, ja słyszałem, że ty jesteś utytułowanym zawodnikiem. Jakbyś tutaj mógł nam wszystkim powiedzieć, czego dokonałeś do tej pory? Kilka razy wygrywałem mistrzostwa Białorusi, byłem w kadrze dużo czasu. Jeździłem na mistrzostwa Europy, miałem 5 miejsce. No, ale w Gdańsku, mieszkając w Polsce, miałem, to moja 4 walka. Jak na razie wszyscy wygrały w Polsce, no. Na sam koniec pytanie o twoich idoli, o twoich mentorów, ludzi, oczywiście jeśli chodzi o sporty walki. Czy masz takiego idola na świecie nawet, czy tutaj u siebie w kraju? Jak to wygląda? Żadnych idolów. Dzięki tym skończymy. O, kiedy cię można zobaczyć kolejnym razem? Bo twoja kariera nabiera tempa, tutaj też w Polsce. Jak to wygląda? Kiedy cię można gdzie zobaczyć? Chciałem jeszcze sierpień odpocząć, miesiąc zrobić przerwy po treningach, bo nawet no, nie miałem jeszcze wakacji. Szykowałem się pierwszy miesiąc lata do jednej walce w Kutno. Potem do tej walki też przygotowałem się. Jak na razie chciałem pojechać w Bieszczady, troszkę ten małe podróże jakieś zrobić razem ze swoją dziewczyną, partnerką. Także co, już myślę, że od września zacznie się przygotowywać do następnych. Super, wielkie dzięki. Cześć. Dziękuję. Dzięki.